Zapraszamy dziś do rezerwatu Zwiezło, czyli do słynnych jeziorek doszatyńskich położonych na stokach Góry Chryszczatej. Zazwyczaj do jeziorek doszatyńskich dociera się od strony Komańczy i Duszatyna. Dzisiaj proponujemy nieco inną trasę. Proponujemy przejście od strony Przełęczy Żebrak czerwonym szlakiem. To okazja, by poznać jeden z najciekawszych fragmentów Karpackiej Puszczy. Puszczy, o której pisano nawet kiedyś Zielone Piekło Chryszczatej. W tym poznawaniu jeziorek duszatyńskich pomogą nam leśnicy z Nadleśnictwa Komańcza, pan Jerzy Kmietowicz, inżynier nadzoru, i pan Andrzej Pęgryn, leśniczy Leśnictwa Duszatyn. Panowie, to proszę, prowadźcie. W tym miejscu szlak skręca tutaj w lewo, a więc idziemy. Bieszczady nie zawsze były tak bardzo lesistą krainą jak dzisiaj. Jeszcze przed II wojną światową lesistość tego terenu wynosiła zaledwie 37,5%. Natomiast zawsze był tu jeden wielki, zwarty kompleks leśny, czyli dzisiejsze pasmo Chryszczatej i Wołosani, który liczył sobie ponad 35 tysięcy hektarów lasu. Jeden zwarty kompleks leśny Karpackiej Puszczy. Zawsze był ostoją dzikiej zwierzyny. Dzielił i wody, solinki i osławy, ale dzielił również grupy etniczne, Łemków i Bojków. Chryszczata to jeden ze szczytów pasma wysokiego działu. Górskie zbocza pokryte są lasami bukowymi. Spotkać tu można także dorodne jodły, jawory i wiązy. Są tu puszczańskie mateczniki pamiętające XIX wiek. Wędrując po lesie Chryszczatej, można spotkać tutaj drzewa w wieku 130-140 lat, które pamiętają jeszcze zimę stulecia. O, na tym buku widać doskonale ślad tej zimy, gdzie to drzewo właśnie przeżyło ten mróz na skutek pierwszego mrozu w 1928-29. Pękło, a to są ślady zabliźnienia tej rany po pęknięciu. Podczas I wojny światowej w okolicach Chryszczatej toczyły się zacięte boje. Armia austro-węgierska broniła się przed wojskami rosyjskimi usiłującymi sforsować linię Karpat. Do dzisiaj można odnaleźć ślady tych walk. Las powoli pochłania ślady, ale tutaj są doskonale zachowane te okopy, transzeje żołnierskie z I wojny światowej. O, stanowisko jakiegoś działa czy moździerzy. I to cała Góra Chryszczata, cały ten szczyt jest oto właśnie okrążony tymi okopami. Tu się toczyły te walki. No niestety w walkach ludzie ginęli. Są ślady nieznanych żołnierzy, znajdują się tu szczątki, czyje nie wiemy.
ale Chryszczata pamięta nie tylko walki z okresu I wojny światowej. Tutaj i na sąsiedniej Krąglicy, tuż po zakończeniu II wojny, funkcjonowały ufortyfikowane obozy ukraińskiej powstańczej armii. W kilkudziesięciu bunkrach znajdowały się nie tylko pomieszczenia mieszkalne, ale także magazyny, stajnie, a nawet kaplica i szpital. Ludzie mówią o niezliczonej ilości bunkrów, jakie tutaj się znajdowały, również umurowanych, no, na co ja się nie natknąłem. No jednakże bunkry na pewno były, ale ze względu na swą słabą drewnianą konstrukcję, czy po prostu ziemną, pozapadały się i po dzień dzisiejszy w ogóle śladów po nich nie ma. Dzisiaj Chryszczata jest całkowicie porośnięta lasem. Nie zobaczymy tu rozległych panoram. Jedyne godne uwagi miejsce, z którego możemy obejrzeć inne bieszczadzkie pasma, położone jest poniżej szczytu. Niestety las wdziera się na polanę, więc widok z roku na rok jest coraz mniej atrakcyjny. Przed laty doskonały punkt widokowy był na samym szczycie. Ten obelisk znaczy szczyt Chryszczatej, góry sięgającej niecałe 1000 metrów nad poziom morza. Dzisiaj szczyt Chryszczatej stanowi ważny węzeł szlaków turystycznych. Sama nazwa Chryszczata pochodzi prawdopodobnie od krzyży, od chrestów, czyli krzyży po bojkowsku. I krzyże prawdopodobnie pojawiały się tu już dość dawno, od czasów chrześcijańskich. Później w I wojnie światowej pojawiło się wiele krzyży żołnierskich i w II wojnie światowej również. Te krzyże są jakby obecne nie tylko w nazwie Chryszczatej, ale i w rzeczywistości. Widać je przy szlaku, widać je w lesie. Osobiście pamiętam, że nad tym obeliskiem była wybudowana również wieża widokowa z dwoma tarasami, na które to zresztą wychodziłem i podziwiałem tutaj roztaczające się przepiękne widoki, nawet na Tatry przy dobrej widoczności. No niestety później musieliśmy wieżę rozebrać ze względu na jej zły stan techniczny, no co miało miejsce gdzieś na początku lat 80. Budowa geologiczna Karpat sprawia, że dochodzi w tym miejscu do wielu osuwisk, zwłaszcza w Beskidzie Niskim, w Bieszczadach. Osuwiska są zjawiskiem zupełnie powszechnym. I jesteśmy w miejscu, gdzie prawie 100 lat temu, w 1907 roku w kwietniu, poszło chyba najbardziej znane osuwisko w historii Karpat, tak zwane osuwisko Duszatyńskie. Kilkaset metrów poniżej szczytu Chryszczatej oberwało się zbocze i wraz z milionami metrów sześciennych ziemi, z kilkudziesięcioma hektarami lasu, pojechało w stronę potoku Olchowatego, tworząc jeziorka Duszatyńskie i odsłaniając tym samym kapitalny widok na Komańcze i Beskid Niski. Mój pradziad, który w tamtych czasach był tutaj gajowym, opowiadał historię taką, kiedy to ludzie w popłochu uciekali ze wsi, nie wiedząc, co się dzieje, gdyż usłyszeli ogromny huk, ogromne grzmoty, któremu towarzyszyły drżenie ziemi, czy nawet trzęsienie, zabierając ze sobą dobytek, który potrafili tylko złapać w ręce, dzwoniąc przy tym w dzwony cerkiewne na alarm. A to właśnie powstawało zwiezło. Zwiezło dlatego, bo osunęła się góra, a nie mówiło się wtedy, osunęło się, tylko się zwiezło. Stąd też nazwa rezerwatu – Zwiezło. Na stoku Chryszczatej doskonale widoczna jest krawędź osuwiska, które przegrodziło potok Olchowaty. Schodząc niżej, docieramy nad górne jeziorko. W wyniku osuwiska powstały trzy jeziorka, z tym, że jedno z nich osuszono jeszcze w okresie międzywojennym dla wyłowienia z niego pstrągów, natomiast dwa pozostałe ustanowiono pomnikiem przyrody jeszcze w okresie międzywojennym na prośbę hrabiego Potockiego, właściciela tych lasów. Jeziorka figurowały także w spisie obiektów chronionych generalnej guberni podczas ostatniej wojny
Natomiast tak naprawdę rezerwatem stały się w 1957 roku. Wówczas rezerwat ten objął dwa pozostałe jeziorka o powierzchni 2 hektary 20 arów. Z tym, że jeziorka cały czas się wypłycają i ich powierzchnia się zmniejsza. Stąd dzisiejsza powierzchnia wynosi zaledwie 1,74 hektara. Większe górne jeziorko leży na wysokości 708 metrów. Do dzisiaj możemy w nim zobaczyć fragmenty zatopionego lasu. Potok Olchowaty kaskadami spada do małego jeziorka. Jego lustro wody jest położone 20 metrów niżej od górnego zbiornika. Jeziorka Duszatyńskie odwiedzał Karol Wojtyła. W Bieszczadach jest wiele miejsc, w których przebywał, ale te tereny upodobał sobie specjalnie. Był tutaj aż 4 razy. Pierwszy raz we wrześniu 1952 roku. Grupa, z którą przyszedł, nocowała nawet nad jeziorkami duszatyńskimi i okoliczności, które towarzyszyły temu pobytowi, wywarły tak duże wrażenie, że zaistniały również w poezji Jana Pawła II. Fragment przed sklepem jubilera. Nie zapomnę nigdy tych jeziorek, co zaskoczyły nas po drodze, jak gdyby dwie cysterny niezgłębionego snu. Spał metal zmieszany z odblaskiem jasnej sierpniowej nocy. Księżyca jednak nie było widać. Nagle, gdy tak staliśmy wpatrzeni, tego nie zapomnę do końca życia, gdzieś z ponad naszych głów doszło wyraźne wołanie. Było ono zresztą podobne do zawodzenia raczej lub jęku, czy też może nawet do kwilenia. Wszyscy wstrzymali oddech. Nie było wiadomo, czy woła człowiek, czy też zawodzi spóźniony ptak. Ten sam głos powtórzył się raz jeszcze. Wówczas chłopcy zdecydowali się odkrzyknąć. Przez cichy, uśpiony las, przez bieszczadzką noc szedł sygnał. Jeśli to człowiek, mógł go usłyszeć. Jednakże tamten głos już nigdy się nie odezwał. Jeziorka Duszatyńskie to miejsce mające magiczną, przyciągającą moc. Dlatego ludzie, którzy byli tutaj raz, zazwyczaj wracają. My również zapraszamy Państwa, przyjedźcie. Przyjdźcie do Jeziorek Duszatyńskich po to, by później wracać do nich jeszcze nie jeden raz.